Ponad 1700 osób z powiatu sanockiego musi w tym roku wymienić prawo jazdy. Sprawa jest poważna, bo kto jeździ z nieaktualnym dokumentem, może mieć kłopoty. Wszystkie czasowe dokumenty dotyczą zazwyczaj osób, które miały jakieś problemy o charakterze zdrowotnym, czy zazwyczaj zdrowotnym, więc to są wszyscy zazwyczaj wzrokowcy, którzy, jeżeli tam mają wady wzroku, więc dostawali dokumenty na 5 lat, na 10 lat, jest to zawsze ograniczone. To są osoby starsze, które powiedzmy sobie były po zawałach, po jakichś tam, czy jacyś sercowcy, czy inne, jeżeli mają inne schorzenia i też mieli dokumenty wydane na krótszy okres czasu. Do Wydziału Komunikacji najlepiej zgłosić się z kompletem dokumentów. Pierwsza rzecz to jest aktualne zdjęcie z lewego półprofila. To nie jest to zdjęcie, które idzie do dowodu, do paszportu. Lewy półprofil, czyli to, gdzie jest tam ucho lekko odkryte. To jest pierwsza rzecz. Następne to jest orzeczenie o zdolności do kierowania pojazdem wydane przez lekarza, zazwyczaj to jest lekarz medycyny pracy, ale są lekarze, którzy po prostu mają uprawnienia do dokonywania badań zdolności do kierowania pojazdami. Od takiego lekarza trzeba mieć badanie. Przychodzą do nas, opłata za nowe prawo jazdy wynosi 100 zł i 50 groszy, to 50 groszy to jest ta opłata ewidencyjna i zamawia się nowy dokument. W przeciągu do 2 tygodni ten dokument będzie do odbioru. Aby uniknąć długich kolejek i zaoszczędzić swój czas, warto wiedzieć, że największy ruch u nas jest w poniedziałki i w środy. W poniedziałki dlatego, że bardzo często osoby wyjeżdżają na giełdy, kupują pojazdy w sobotę, w niedzielę i wtedy w poniedziałek trafiają do nas z dokumentami w celu przerejestrowania pojazdu. I drugi termin to jest środa. Wiadomo, w Sanoku w środa jakoś się utarło, że jest dzień targowy w Sanoku, więc gdzieś tak w granicach już po 10:00 ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, mają zwyczaj przyjeżdżać do Sanoka, to również załatwiają swoje sprawy.